Wszyscy psiarze doskonale wiedzą, co oznaczają 16 urodziny dla dużego psa. To jest naprawdę bardzo solidny wiek, więc wypada tylko i wyłącznie życzyć 100 lat. Kochani, śpiewogranie numer 158. A, jeszcze nam sprawdzić, czy mikrofon działa. No bo to jest zawsze najważniejszy temat. Bo coś mi się wydaje, że nie. Idę patrzeć. No oczywiście, że nie działa. Idę włączyć mikrofon. Ale by było. Dobra, to się wytnie. Jestem raz jeszcze. Kochani, teraz myślę, że jestem bardziej słyszalny. Lampeńka się zapaliła w mikrofonie, co oznacza, że jest on włączony i że nie będziecie mnie słyszeli tylko z telefonu, co byłoby, podejrzewam, uciążliwe. Kochani, śpiewogranie numer 159. Jak wspomniałem, Felutek gdzieś tutaj za plecami, o tu jest. Felutek się uczy, że tak powiem, zachowań śpiewograniowych na pokładzie Muzykowana, bo to jest jego debiut. Jeszcze z Felutkiem nie graliśmy, z Junem, jak wiecie, wielokrotnie. Julio dokładnie wiedział, co trzeba zrobić, żeby na pokładzie Muzykowana nie narozrabiać. Fenio jeszcze tego nie wie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie dla niego test. Burcia ma dzisiaj 16 urodziny. 100 lat, 100 lat, Burasku. Dużo, dużo zdrowia. Kochani, a my 158 śpiewogranie. Część trzecia, albo trzecia i czwarta, bo mam do zagrania, jeszcze policzyłem sobie 29 piosenek z takich ukochanych moich, 40 wam już zagrałem, jeszcze 29 moich ukochanych piosenek do słów Adama Ziemianina i muzyki członków Starego Dobrego Małżeństwa, z Krzysztofem Myszkowskim oczywiście na czele. Okazało się, że samych pieśni ziemianinowskich, jak widzicie, jest prawie 70, które kocham najbardziej, drugie tyle stachurowskich. Sam jestem ciekawy, jak to będzie z tymi piosenkami do słów Bogdana Lebla, Rybowicza i samego Krzysztofa Myszkowskiego. Ile z nich mam w serduchu, nie wiem. Policzę sobie i wam zaśpiewam, ale to w kolejnych tygodniach. Za nami już dwa spotkania z piosenkami do słów Stachury. Jedno spotkanie z piosenkami tak zwanymi innymi, czyli do twórców słów, którzy rzadziej pojawiali się w repertuarze Starego Dobrego Małżeństwa. No i dzisiaj trzeci, a może i czwarty odcinek z Adamem Ziemianinem. Kochani, no ale jak nie zrobić czterech odcinków, jak jest tak wiele pięknych pieśni napisanych do słów poety z Muszyny, Adasia, który być może nam już dzisiaj towarzyszy. Adaś prosił, żeby go poinformować. Poinformowałem, mam nadzieję, że gdzieś tam się pojawia. Po dwóch ostatnich śpiewograniach z jego wierszami odebrałem przesympatyczne, super ciepłe i przemiłe telefony od Adama Ziemianina, który dziękował nie tylko oczywiście mi, ale również wam wszystkim za taką piękną serdeczność, którą na niego przelewacie przy okazji tych śpiewograń. No i co tu dużo mówić, no aż się chce grać. Prośbę mam taką do was, ponieważ jestem w busie, jak wiecie, dzisiaj towarzyszą mi jedynie czworonożni przyjaciele, nie ma Gosienki. Jakbyście mogli mi dać znać, czy wszystko jest ok z dźwiękiem, czy mnie słyszycie i czy mnie widzicie, to byłbym legutko spokojniejszy. Jestem sobie opodal miejscowości Kamiennik, to jest w Puszczy Noteckiej, na jakiejś ślicznej łączce nad rzeką, bo tutaj znalazłem kawałek internetów. Będę przez cały tydzień w takim małym, fajnym domku kamiennikowe się nazywa. Bardzo fajny domeczek, taki malutki, i będę sobie w nim siedział przez tydzień i będę nagrywał piosenki dla patronów. 5 miesięcy zaległości. Ostatnia, grudzień, styczeń, luty, marzec, no i jeszcze wypadałoby na kwiecień też nagrać, czyli 100 piosenek śpiewograniowych mam do nagrania. Zabrałem sobie moje przenośne studyjko, gitarę, mikrofon i będę te piosenki dla was nagrywał. Jak wiecie, jest to wszystko podyktowane specyfiką śpiewnika, który dopiero przed nami. A propos śpiewnika, dwa piękne prezenty, które otrzymałem od Gosi w Jarocinie, od Asi w Polanowie. Oba mają punkt wspólny. Znaczy, ja tutaj jestem ja z Feniem, który przepięknie wręcz patrzy na balonik z imieniem Juno. Jest to ślicznie oddane, mega artystycznie, już nie tylko wykonane prześlicznie, ale również przede wszystkim dziękuję, że widać i słuchać. Dzięki za info. Jest pieczołowicie odwzorowane w szczegółach. Gdybyście mogli zobaczyć z bliska, to są cytaty z moich piosenek, to są ważne dla mnie hasła. Tutaj jest moja gitara, którego dzisiaj nie mam ze sobą, Sigmy, tej takiej najstarszej mojej gitary, jest dużo starszej ode mnie. Jest Fenio, jest Juno, jest śpiewnik, jest Cisza jak ta, jest gitarą i piórem, jest Gdzie bądź, jest najbardziej znana moja piosenka, czyli W naszym niebie, jest cytat z piosenki Nie będę nigdy sam. No pięknie jest to wykonane, jest to przeurocze i
inny przeuroczy, wędrowny anioł, taki anielski majster bieda, również z ogniskiem. Tu jest, widzicie, ognisteczko, tu jest też ognisko, tylko tu jest takie płonące, a tu jest takie symboliczne. No w każdym razie oba te prezenty bardzo mi się podobają. Dziękuję zarówno Asi i Kowalikom, jak i Gosi za takie piękne prezenty. Kochani, co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że te świeczki robią mi ciepło i będą się otworzyć pewnie później drzwi. Ale to ten mały pikuś. Faniutek, jak sobie radzisz? Faniutek śpi? Także wszystko jest w porządku. My tam mam takie łóżko z tyłu, w którym się bardzo fajnie śpi w trasie i ostatnio spaliśmy po koncercie w Ostrówku pod Lublinem. Wracaliśmy w nocy z Faniem i położyliśmy się i Faniu postanowił każdą przechodzącą osobę przez całą noc obszczekiwać. To była fantastyczna noc. Drodzy Państwo, dwa koncerty w ten ubiegły weekend, spotkanie przemiłe z Arkiem Nikodemem i jego przyjaciółmi na urodzinach w Lublinie i w Ostrówku. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Beatę i całą ekipę, która nam się stawiła na taki trochę spóźniony dzień kobiet. Było przemiło. Ale wracamy do śpiewogrania, kochani. I witamy się piosenką, zaraz się przekonacie, że witamy się piosenką, która jest już na trzecim odcinku śpiewogrania, gdzie już mamy ze sobą tyle niesamowitych hitów do słów Adama Ziemianina właśnie, a tu w dalszym ciągu mamy takie piosenki jak Tymbark. I Tymbarkiem właśnie dzisiaj witam się z wami z jakiejś ślicznej łąki pod Kamiennikiem. Tym jak w tym barku przykryć można dłonią, wraz z kościołem i dzwonnicą, kiedyś byłem tutaj razem z tobą. Dziś sam dla siebie, dziś sam dla siebie, dziś sam dla siebie to odkrywam. A może tylko mi się zdaje, bo wiosna idzie sobie parkiem, a z wiosną idą wszystkie drzewa między Limanową a tym barkiem. I żuk majowy jak ksiądz płynie przez swą zieloną parafię i płynie wiecznie majowa procesja między Limanową a tym barkiem. A w górze anioł gra zielony na swej niebieskiej harfie, aż drżą wszystkie kościelne dzwony między Limanową a tym barkiem. Rynek w tym barku przykryć można dłonią, wraz z kościołem i dzwonnicą, kiedyś byłem tutaj razem z tobą. Dziś sam dla siebie, dziś sam dla siebie, dziś sam dla siebie to odkrywam. Dziś sam dla siebie, dziś sam dla siebie to odkrywam. Rynek w tym barku przykryć można dłonią. Oczywiście Tymbark jest jedną z tych miejscowości, które musiałem odwiedzić, żeby zobaczyć, jak ten rynek w tym barku, co to go można okryć dłonią, wygląda. To moja turystyka napędzana treściami piosenek bardzo, bardzo się rozwinęła na studiach i bardzo wiele tych miejsc odwiedziłem. Dzięki temu mogę wam dzisiaj w miarę wiarygodnie o tych miejscach opowiadać. Koniec, jak wspomniałem, przyjechałem sobie w Dzicz na kilka ładnych dni po to, żeby ponagrywać piosenki dla patronów. Dla tych z was, którzy być może nie wiedzą, mam takie zobowiązanie, że każdy, kto mnie wspiera na portalu Patronite, otrzymuje ode mnie co miesiąc albo co 5 miesięcy 20 piosenek, które nagrywam w takim moim mobilnym studyjku
nagrywam w formie prostej, w formie takiej najprostszej z możliwych, po to, żeby one mogły być pewnym wzorcem dla wersji akordowych śpiewnika na łatwych akordach, tak się będzie prawdopodobnie nazywał, który ma udowodnić, że bardzo wiele piosenek, takich, które pozornie są zbyt trudne, naprawdę można zagrać i zaśpiewać łatwo, dysponując podstawowymi umiejętnościami gitarowymi i wokalnymi. Mam zamiar to udowodnić razy 1000 piosenek. A tymczasem, kochani, makatka z sadu. Ten sad... zapytam Adama, niedługo będziemy jechali za tydzień raptem razem w Bieszczady na zlot poświęcony twórczości Adama Ziemianina właśnie. Zapytam Adasia, czy, chyba że wam dzisiaj odpowie, czy ten sad z jego wiersza jest inspirowany tym sadem z wiersza Wojciecha Bellona. Muzyka oczywiście Krzysztof Myszkowski, zarówno do tym barku, jak i do tej pieśni. Jeżeli będzie inaczej, a dzisiaj kilka razy będzie inaczej, to będę o tym oczywiście informował. Tymczasem makatka z sadu. Sad nam się śni, sad uchyla drzwi. Wchodzimy w sad jak do kościoła. To rajski świat, Bóg zostawił ślad. Coś nas do sadu wiecznie woła. Sad nam się śni, sad otwiera drzwi. Wchodzimy w sad jak do świątyni. A tam w koronie najwyższej jabłoni Bóg Ojciec cuda w jabłoni czyni. Jabłonie parami idą do nieba, krok po kroku, bez jabłek jeszcze. Lecz zawiązują już kokardki kwiatów dostojne sady sandomierskie. Jabłonie parami płyną do nieba, z rok na rok coraz bardziej ciężkie. Jabłka dźwigają na swoich plecach gałązkami i czują powietrze. Jeśli sad uchyla drzwi, wchodzimy w sad jak do kościoła. No, sad jest dość częstym motywem w wierszach zarówno Wojtka Bellona, jak i Adama Ziemianina właśnie. No co więcej, mamy taką porę roku, że wiecie, tutaj jak jestem na tej ślicznej leśnej polanie nad rzeką, to jeszcze nie widać tej wiosny, ale już ją czuć w powietrzu. Z 10 stopni nie za ciepło jeszcze, ale te ptaki, jak one ćwiergolą, co to się w ogóle dzieje w powietrzu? Jest takie wyczekiwanie na wiosnę. Ja ostatnimi dniami zamieściłem wam w internecie dwie moje płyty, czyli z niebieskim kolegą i w piątą stronę świata, z takim akompaniamentem nałożonym jakby na oryginalną ścieżkę dźwiękową płyty. Nałożyłem nagranie, które poczyniłem przed dwoma laty, kiedy te piosenki powstawały właśnie wiosną w Brzeźnicy, opodal Jastrowia, w chatce moich przyjaciół. Serdecznie pozdrawiam rodzinkę Skorlińskich. I tam kiedyś nad ranem zostawiłem telefon z nagrywaniem i te trele poranne nałożyłem na tę płytę i powstała taka kompilacja, której śpiewam ja, ale tak naprawdę to śpiewa ze mną cały las ptaków i mi się to bardzo podoba, to jest takie wiosenne. O kurczę, dobra, mam teraz tu piosenkę. Dzisiaj robimy od tyłu, mianowicie kapodaster będzie schodził coraz bardziej. Od czwartego progu schodzimy na trzeci, drugi... Przepraszam, pierwszy, a potem będziemy grali bez. A tymczasem makatka szalona, ja chyba jej nie umiem, ale do tego powinniście być już w miarę przyzwyczajeni. No cóż, cóż wam mogę powiedzieć. Piosenki, które dzisiaj gram, one są w dalszym ciągu, jak mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, przepiękne.
Ale to są już piosenki te, które albo są grane bardzo rzadko, również przeze mnie, albo wcale, jak wiele z nich po prostu znałem, kochałem, słuchałem na płytach wielokrotnie i tu nagle postanowiłem je zagrać. I to będzie w wielu przypadkach właśnie mój debiut i to właśnie tak będzie z tą piosenką. Makatka szalona oczywiście, Adam Ziemianin, Krzysztof, nasz Krzysztof Myszkowski. Grzesiu, mówisz, że ostra gitara, no co ci mogę poradzić, ta gitara jest niepodłączona pod cokolwiek, to trudno, żeby była ostra, ona po prostu tak sobie brzmi. Wychodzi do każdego pociągu z żółtym uśmiechem nadziei, liczy wagony dobrego i złego od zimy do późnej jesieni. Liczy wagony dobrego i złego od zimy do późnej jesieni. Mówią, że do niej uciekł na żelaznym kogucie. Kogut zapiał na odlotnej, nikt go więcej nie spotkał. Kogut zapiał na odlotnej, nikt go więcej nie spotkał. La 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 la. Więc kłóci się w niej światło dzienne i nocne, jak dobre stare wino z cierpkim octem, jak dobre stare wino z cierpkim octem. Nie wiem, czy to jej się śniło, gdy była pełnia księżyca, czy też z drzewa w ogrodzie gruszki szaleństwa ktoś strąca, czy też z drzewa w ogrodzie gruszki szaleństwa ktoś strąca. La 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 la. Weź sobie, człowieku, przypomnij te tysiąc melodii, tak jak to leciało dokładnie, kochani. Ależ ta piosenka, która zaraz będzie, jest nie na miejscu. Przechodzimy na drugi próg. Patrzcie, jak nam szybko dzisiaj spada ten próg z czwartego. Już jesteśmy na drugim, ale ten trzy piosenki z nami. Kochani, piosenka dlaczego nie na miejscu? A dlatego, że jest to pastorałka. To jest taka piosenka, którą ja uwielbiam sobie śpiewać, jak są święta. I patronom również na grudniowych płytach nagrywałem tę piosenkę, bo ona jest taka urocza. No ale dzisiaj, wiecie co, mamy tutaj, no, kwiecień za pasem. Tak jak wspomniałem, taką wiosę się czuje gdzieś w kościach i w ptasich trelach. A mamy tutaj piosenkę, no, zdecydowanie zimową, grudniową, świąteczną. No ale cóż zrobić, skoro wiersz piękny, a konwencja taka, którą przyjąłem, no to przenieśmy się na chwilkę, na chwilę przed Wielkanocą, przenieśmy się jeszcze na Wigilię i posłuchajcie takiej góralskiej opowieści Adama Ziemianina do muzyki Krzysztofa oczywiście. Kościółek na górce szopkę przypomina, tutaj przyszli odpocząć Józef i Maryja. Wśród górali im dobrze, bo owieczki grzeją i dyna pachnie w koło powiało nadzieją. Na pasterkę dzwonią dzwonki przy góralskich saniach. Wszyscy spieszą dziś z ochotą, by Panu się kłaniać. Na pasterkę wszyscy idą na skróty po śniegu, niosą Panu skromne dary, lekko im na sercu. Dzisiaj w małym cichym Jezus znów się urodził i w góralskich kierpcach po śniegu sam chodzi. Włosy po saniach ścieżkę wciąż mu znaczą, wszystkiemu się dziwi, bo kolędę zaczął. Na pasterkę dzwonią dzwonki przy góralskich saniach.
wszyscy spieszą dziś z ochotą, by panu się kłaniać. Na pasterkę wszyscy idą, na skróty po śniegu, niosą panu skromne dary, lekko im na sercu. W domu posiłkuję się takim piecykiem gitarowym, który pozwala mi lepiej słyszeć gitarę i zarazem wy ją lepiej słyszycie. Tutaj w samochodzie warunki iście spartańskie, bo całkowicie akustyczne. No i stąd być może brzmienia nie takie, do jakich was przyzwyczaiły te grania z mieszkań tam, gdzie jest prąd stały. No i teraz taka piosenka, którą chyba ja nie wiem, czy ją wyciągnę. Znów piąta nad ranem. Oczywiście Adaś Ziemianin wykreował godzinę czwartą, która no wszystkim mieszkańcom Krainy Łagodności, i myślę, że nie tylko, kojarzy się już od tego momentu i tylko wyłącznie z piosenką przepiękną. A tu mamy piątą w roli głównej i do tego jeszcze znów piąta nad ranem. Znaczy ta piosenka przechodzi w piątą. Pamiętacie, w ostatniej zwrotce już piąta. No i teraz jest znów ta piąta nad ranem i taka opowieść. Co tam, Faniu? Śpisz sobie, Faniu sobie śpi. Dobra. Spróbujemy powyciągać. Jacku Kukułko, proszę się zachować w tym internecie. Jakby bez ręki, jak niebo bezchmurne, które traci błęki. A-ja. A-ja. Bez ciebie niczym nad przepaścią, i choć gwiazdy liczę, trudno będzie zasnąć. Powalony. I jeszcze słyszę tylko ziemi straszny skowy. A-ja. A-ja. Bez ciebie, jak księżyc bez nocy, i sunie zsyła na zmęczone oczy. Bez wody, jak śliwka bez pestki, bez poręczy schody. A-ja. A-ja. Bez ciebie niczym kwiat bez rosy, listy twe są czarne, zwłaszcza po północy. Bez liści, jednak znów nie zasnę, już mi się nie przyśni. A ty, beze mnie, co się jutro stanie, sen przyjść nie chce i ma. Znów piąta nad ranem, znów piąta nad ranem.
No widzicie, jak to samo wchodzi zawsze. Jak jest nad ranem, to musi być czwarta. Nie może to być piąta, szósta, ani trzecia. To zawsze musi być czwarta nad ranem i to Adaś to spowodował. Kochani, jak wspomniałem, dzisiaj autorem muzyki chyba, no poza tym z śpiewograniem, gdzie były piosenki Oli Kiełb, to dzisiaj chyba po raz pierwszy zagram kilka pieśni, których autorem muzyki jest nie Krzysztof Myszkowski, tylko Roman Ziobro, mój serdeczny kolega, z którym miałem przyjemność nagrywać płyty, o których wspomniałem, W piątą stronę świata i z niebieskim kolegą. Roman dograł przepiękne dźwięki swojego basu do tych właśnie moich piosenek, co jest dla mnie przyjemnością ogromną i zaszczytem, bo wszak na tych dźwiękach między innymi wychowywałem się. No i Roman, poza tym, że gra na gitarze basowej i na klawiszach różnego rodzaju, to pisze również piękne pieśni, o czym się za chwilkę przekonacie. Blues pod kątem rozwartym, ten blues pod kątem ostrym już sobie śpiewaliśmy, to jest ten tam ostatnio, a teraz pod kątem rozwartym. No i o tej rozwartości to może niech wam Adaś opowie. Stróżka. Dobra. Jest jeszcze kąt dla mnie na ziemi, kąt jak twe ramiona rozwarty. I zawsze można biec do ciebie, przeczekać burze, ostre wiatry. Jestem dla ciebie piorun ochronem i gradobicie świata tego zbieram. Chcę chronić nas, jak tylko umiem, gdy na zakręcie nasza ziemia. Dobrze, że jest kąt na tej ziemi, kąt jak twe ramiona rozwarty, bo razem raźniej nam rozegrać tak dziwnie rozdane karty. I lampą ci jestem, która oświetla gośniec mroczny i wciąż wyboisty, bo trzeba krok za krokiem iść, by być dla siebie jeszcze bliżej. I lampą ci jestem, która oświetla gośniec mroczny i wciąż wyboisty, bo trzeba krok za krokiem iść, by być dla siebie jeszcze bliższym. Jest jeszcze kąt dla mnie na ziemi, kąt jak twe ramiona rozwarty. I zawsze można biec do ciebie, przeczekać burze, ostre wiatry. Jestem dla ciebie piorun ochronem i gradobicie świata tego zbieram. Chcę chronić nas, jak tylko umiem, gdy na zakręcie nasza ziemia. Jakie to jest ładne, posłuchajcie sobie na płycie Starego Dobrego Małżeństwa, jakie tam są piękne aranżacje właśnie klawiszowe na pianinie, prawdopodobnie grane pewnie przez Romka Ziobro. No prześliczna jest to piosenka na gitarze, ja oczywiście tego nie potrafię tak oddać, ale ja nie jestem tutaj po to, przypominam zawsze, żeby kopiować oryginalne wersje, zresztą nawet bym nie umiał, ale mniejsza z tym, jestem tu po to, żeby pokazać, że można je sobie również zagrać w sposób stosunkowo prosty. Kochani, kolejna piosenka znowu Adaś Ziemianin. Teraz wracamy do aranżacji Krzyśkowych. Bardzo jasna i znowu bardzo nie na miejscu, bo będzie o zimie. No gdzie wchodzenie do zimy? No kto by pomyślał, żeby teraz śpiewać o zimie, jak mamy kwiecień za pasem. No ale cóż, taka konwencja i trudno. Jedziemy z koksem. Orzechy coraz twardsze tej jesieni, wiewiórki ostrzą zęby na rogu księżyca. W ciemnym lesie klęczy
na jedno kolano, na oprusie przymrozku wilczyca. Kurczą się rozmowy od słowa do słowa, herbata nagle zamarza przy stole. Krok do zimy prawie nie do uchwycenia, a jednak już bijemy przed nią czołem. Tam tam, dam dam dam, tam tam, dam dam dam, tam dam dam, pam 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 pam. Tam tam, dam dam dam, pam pam, dam dam dam, pam dam dam, pam 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 pam. Telewizem szrobry zaszedł, nie wiadomo kiedy. Szklanka ślizga się jak igła po płycie. Słuchamy Vivaldiego, cztery pory roku. Słyszysz, jak mocno bije w nas życie. Tam tam, dam dam dam, tam tam, dam dam dam, tam dam dam, pam 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 pam. Tam tam, dam dam dam, tam pam, dam dam dam, tam dam dam, pam 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 pam, padam pam 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 pam. Pozdrawiam serdecznie Koszalin, Mario. Całkiem niedawno byłem w Koszalinie z koncertem. Bardzo fajnie mi się tam grało. A jeszcze zapomniałem, że w czwartek jeszcze byłem w Jarocinie. Na słynnej scenie festiwalu rockowego w Jarocinie. Słynnym serdecznie pozdrawiam Długiego i serdecznie pozdrawiam Justynkę, która mnie tam zaprosiła po raz kolejny. Bardzo, bardzo miło mi się grało na scenie rock'n'rollowej. Rock'n'rollowej te moje wszystkie smutne ballady. Kochani, kolejna piosenka napisana przez Romana Ziobro do słów Adama Ziemianina. Zobaczymy, czy umim. Czy umim? Jak to Marcyś mawiał, umisz, to graj. To powinienem nie grać w zasadzie. Ale trudno. Północ nie daje snu tej nocy. Każe rozmawiać z gwiazdami. Komar upija się mą krwią. Piszczy do ucha głupie sprawy. I nie ma metafizyki w tę noc. Jest tylko tępy ból istnienia. Księżyc jak krążek starej płyty, której od dawna nikt nie zmienia. I nie ma metafizyki w tę noc. Jest tylko tępy ból istnienia. Księżyc jak krążek starej płyty, której od dawna nikt nie zmienia. Chodzę po domu jak po klatce. Kolejną szaloną herbatę. Komar piłuje cienki krzyk. Dalej nade mną trzyma wartę. I modlić się trudno w taką noc. Ty wiesz najlepiej, Boże, więc tylko można wyjść za próg. Kiedy poranne wstają zorze i modlić się trudno w taką noc. Ty wiesz najlepiej, Boże, więc tylko można wyjść za próg. Kiedy poranne wstają zorze. Sen bez snu. Przy tej okazji dziękuję serdecznie Irmince Sitkowskiej, która jak to od 80 czy 90 już tygodni dla was, właściwie dla mnie też poniekąd, ale dla was rozpisuje wszystkie piosenki, które grałem, wszystkie tytuły, dopisuje im moment, w którym zaczynam, wiecie, wycina moją gadaninę i tylko wpisuje te momenty, sekundy, w których zaczynam daną piosenkę i w której ją kończę. I dzięki temu, jak dzień później po śpiewograniu na żywo na Facebooku wejdziecie sobie na YouTube'a, to w tym YouTubie w opisie macie od razu odnośniki do piosenki, która
być może Was interesuje. Wystarczy kliknąć sobie na te takie niebieskie cyferki, które symbolizują moment, w którym ona się zaczyna i od razu Was przerzuci tam, gdzie ja już zaczynam grać, bez zbędnej gadaniny. Więc wielkie dzięki dla Jerminki Sitkowskiej, bo to jest taka koronkowa robota, której naprawdę ja bym tego nigdy nie zrobił, także wielkie dzięki, Jerminko. Coraz krótsze listy od Ciebie, bardzo piękny wiersz i bardzo piękna piosenka, której nie pamiętam i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coraz krótsze listy od Ciebie, piszesz, że ogrodnik umarł. Nikt się tej śmierci nie spodziewał, nawet kwiaty, które sadził wczoraj. Nawet kwiaty, które sadził wczoraj. Piszesz jeszcze, że jesień jest ładna, po ogrodzie, po sadzie szaleje. Jabłka nad ranem strąca, wszystkie powoli woła do siebie, wszystkie powoli woła do siebie. U Ciebie też ze zdrowiem krucho, wiem, choć o tym nie wspominasz. Poszarpane całkiem Twoje nerwy i jeszcze innych sto spraw, i jeszcze innych sto spraw. Coraz rzadsze listy od Ciebie, listonosz tu chyba nic nie winien. Coraz krótsze listy od Ciebie, szukamy się już tylko we mgle. Szukamy się już tylko we mgle. Jakoś tak chyba muszę Was przeprosić, ale dzisiaj jakoś dużo smutasów. Tak wyszło. Ja nawet nie wiem, dlaczego akurat taka kolejność grania piosenek mi się poukładała wśród tych ziemianiewskich wierszy. Nie pamiętam, jaki był klucz. Chyba to była lista piosenek, które ściągnąłem ze strony ZX-u, żeby nie przegapić żadnego wiersza, który stał się piosenką i wszystkie Wam zagrać. Oczywiście wszystkie te, które kocham najbardziej, bo ich jest jeszcze dużo więcej, ale nie wszystkie pieśni kocham tą samą miłością. No ale te, a i owszem, więc tutaj może nie gradacje, że te dzisiaj są gorsze niż te przed dwoma tygodniami, czy przed tygodniem. One są tak samo piękne, po prostu tak się ułożyło. No ale wyszło rzeczywiście dość dużo zimowych i smutnych piosenek dzisiaj. No i nie wiem, dlaczego tak się właśnie stało. No ale tymczasem piosenka żołnierzy, no jakby jest to smutna opowieść. Prawdopodobnie z okolic Muszyny, z tego co widzę w treści. Oczy nasze nocą zaszły, aby w waszych dzień nowy zaświtał. Księżyc w nasze oczy patrzy, w oczach waszych dzień wstaje do życia. Leżą pod lipami, chwila odpocznienia, karabiny z posonem rówki czyszczą broń. Chcieliby zapalić, lecz zapałek nie ma, papierosów brakło, a wokół już mrok. W dole jest miasteczko i dziewczyny młode, w gospodzie jest piwo, a w kieszeni żołd. Tak ciężko się urwać, choć grają tam w dole, a nogi do tańca, do śmierci krok. Oczy nasze nocą zaszły, aby w waszych dzień nowy zaświtał. Księżyc w nasze oczy patrzy, w oczach waszych dzień wstaje do życia. Tak płaczą żołnierze, a może to wiatr. Pod Muszyną padli, w oczach został strach. Wojna ich zabrała w swe zimne ramiona i siedmiu ich było, a ona światowa. Widzę ich nocami, po sadach się kręcą, z jabłoniami tańczą, tulą się do kory. Co robić w miasteczku, dzień sądu daleko, a życie
takie krótkie i długie wieczory. Oczy nasze nocą zaszły, a w waszych dzień nowy zaświtał. Księżyc w nasze oczy patrzy, w oczach waszych dzień wstaje do życia. Oczy nasze nocą zaszły, aby w waszych dzień nowy zaświtał. Księżyc w nasze oczy patrzy, w oczach waszych dzień wstaje do życia. No i pomyśleć, że Adam Ziemianin urodził się po wojnie już. O ile dobrze pamiętam, Adasiu, w 1948 roku, tak? Więc wojny zawieruchy jako dziecko nawet nie poznał. No i kto by pomyślał, że ta piosenka, która wspomina czasy dawne, że stanie się znowu aktualna, że te opowieści niestety dzieją się za naszą wschodnią granicą. Zdejmujemy kapodaster i prawie do samego końca już nie będziemy go wcale zakładać, ale to jest w ogóle czad. Wolę bez. Kapodaster zawsze przeszkadza. Coś miałem powiedzieć, poczekaj, coś miałem powiedzieć ważnego, ale zapomniałem teraz. A, bardzo ważnego, kochani. Alicja, malutka Alicja prosi o pomoc, właściwie jej rodzice. Podlinkowałem wam zrzutkę w opisie tego wydarzenia, którym jest to śpiewogranko. Jeżeli macie pieniążki, jeżeli stać was na to, to wspomóżcie małą dziewczynkę, która walczy o życie i zdrowie. Jeżeli nie macie, to wyślijcie dobre anioły, pomóżcie modlitwą. Czym kto potrafi wspomóc, to bardzo serdecznie polecam waszej uwadze tę małą wojowniczkę. A tymczasem taki walczyk, kino objazdowe w Złockiem. Złockie to taka miejscowość satelicka, Muszyny, Muszyna Złockie, taka można powiedzieć wczasowa część miejscowości, jak ona się nazywa taka miejscowość? Sanatoryjnej chyba. Wczasowa część miejscowości sanatoryjnej Muszyny przez Złockie się jedzie do jednego z moich ukochanych miejsc w górach, w Beskidzie Sądeckim, do Bacówki nad Wierchomlu. Za starych, pięknych czasów rządził tam Artur, mój serdeczny kolega. No i tam było bardzo pięknie. W dalszym ciągu jest to pięknie położona bacówka z widokiem na... obłędnym widokiem na Tatry przez cały Beskid Sądecki. Kino objazdowe w Złockiem. Ten obraz już ledwo ruchomy, choć kino było w pełni objazdowe. Nie pamiętam prawie wcale, czy na ekranie był napis koniec. Przypominam sobie jak przez mgłę, że przywieźli piękną Angelikę, a murarze wchodzili na salę, coś dla Grzegorza Szafoniego. Przez zeszłoroczną kronikę. Operator, człowiek z charakterem, prężył tatuaż, cyganka wśród palm. Ktoś zbytnio filmowi zawierzył, wtedy ktoś bliski nagle pozostał sam. Ten pierwszy, trochę lbledszy, prześcieradło niósł po filmie i z piękną na chwilę Angeliką tańczył w filmowej gęstej mgle. Kino opustoszało i odjechało, a tamta została wciąż ta sama.
stanęła nad brzegiem rzeki, na krawędzi wiecznego odkochania. Ten obraz jest już odjazdowy, bo kino było w pełni ruchome. I nie pamiętam prawie wcale, czy na prześcieradle był napis koniec. Kino objazdowe w Złockiem. Jak ten Felusiu? Co się dzieje? To ciepło ci jest tutaj? Nie. Nie jest ciepło, Miśku. Feluś po prostu by chciał przyjść tutaj do Buraska, ale niestety tu nie ma miejsca na dwa pieski na podłodze, wiesz? Podrzucacie mi wszystkie świeczki, będzie afera i to jeszcze będzie to afera live. Idź pić tę wodę. Nie wiem, czym dać teraz tej wody, kurde. Lutek, musisz to trzymać, koczuś, bo nie mam miski. Wiecie, kochanie, nie jest lekko. Dobrze. Makatka na dwoje. Znowu nie na miejscu piosenka. Bóg to wydłuża w stronę listopada. Zamykają się orzechy na wiewiórcze wdzięki. Potok z kamieniem próbuje coś gadać, bo zimę wspólnie trzeba jakoś przeżyć. Buki z dębami tasują talie kart. Ostatnie rozdanie, bardzo wysoka stawka. Już wszyscy wiedzą, co tu będzie grane, więc kwaśne miny mają w sadzie jabłka. Lecz nie uciekaj, dziewczyno, za rzekę. Tu trzeba zagrać, stawka jest wysoka. Razem będzie raźniej, spróbuj mi uwierzyć. Nie oswoimy dla siebie listopad. Bóg pisząc wydłuża w stronę listopada. Odlatują gdzieś marzenia, śpi mroczny słonecznik. Brzoza z białości stara się spowiadać. Do słońca niesie jesieni pamięć. Kawki z rolami spiskują na podwórku, bo jest o co walczyć, zanim przyjdzie zima. Już wszędzie mówią, że tu coś się stanie, ale na razie listopad się trzyma. Dzień wydłuża w stronę kwietnia. O tak, poprawiłem się chociaż w końcóweczce. Kochani, jestem bardzo ciekawy, czy ja dam radę zagrać dzisiaj te 29 piosenek. Bo muszę jeszcze mieć na uwadze, że muszę w najbliższych dniach zagrać dla was, znaczy dla patronów. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 12 za nami z 29. Jesus. Dobra, spróbujemy. Będziemy walczyć tak długo, aż tutaj polegnę. Przy ognisku nad Szczawnikiem, ponownie u gitary czy też pianina, zasiada Romek Ziobro i taka piosenka. Jakie one są wszystkie ładne, ale te twoje wiersze, to jest po prostu tak przeurocze, że to się... Thank you.
siedzimy razem przy ognisku. Gwiazdy spadają nam na głowę. Ogień jest wielki i okrutny. Gałęzią ogryza młodą korę. Rzucamy do ogniska listy, te najpiękniejsze, nienapisane. Płomienie wciąż upartym szepcie same składają się na amen. Czasem kieliszek z wódką czystą na cienkiej nóżce przejdzie między nami i chce się śpiewać, chce się wyć ze szczęścia, które właśnie mamy. Siedzimy razem przy ognisku, gwiazdy spadają nam na głowę. Konary siwieją, mocno nadpalone. Bóg sypie włosy nam popiołem. Bóg sypie włosy nam popiołem. Proszę mi się tu masowo przyznawać, kto nie zna tych piosenek, bo dzisiaj jest duże prawdopodobieństwo, że wiele z tych pieśni rzeczywiście nie będziecie znali. Ja muszę przyznać, że te piosenki, które dzisiaj dla was gram, to są takie, które czytając tytuł piosenki nie mogłem sobie tej piosenki przypomnieć. Dopiero słowa mi przypominały melodię. Więc nie są to takie piosenki pierwszego wyboru ogniskowego i właśnie to między innymi chcę zmienić, żebyśmy nie upali przy tych ogniskach tylko i wyłącznie w kółko te Bieszczadzkie Anioły i tę Czwartą nad ranem. Ewentualnie Bejdaka, tylko żeby tych pieśni, zobaczcie, ja wam na tych trzech czy czterech śpiewograniach z Adasiem Ziemianinem zagram prawie 80, ile tu jest przepięknych piosenek, gitarzyści, bójcie się Boga, nie te trzy piosenki w kółko, tylko nauczcie się grać tych pieśni, bo one są bardzo, bardzo piękne. No i po to właśnie jestem, żeby wam w tym pomóc i zarazem też nam wszystkim w tym pomóc, żebyśmy mogli się cieszyć również innymi pięknymi wierszami Adama przy ogniskach, gdzieś w Bieszczadach, na przykład na trampie. Wakacje. Trójkąt opatrzności. Wracamy do Krzysztofa Myszkowskiego. Twoje oko ani mrugnie w górach zawieszone, lecz gdzie bym nie stanął, patrzy w moją stronę. Ty potrafisz zajrzeć w podmorskie głębiny, tam gdzie serca mroki i gdzie się gubimy. Umiesz też zobaczyć swej boskiej ambony, nie tylko winy nasze, lecz i dobre strony. Nie bądź zbyt surowy, mrugnij czasem do nas, otuchy nam dodaj, do ciebie to drobiazg. Nie bądź zbyt surowy, mrugnij czasem do nas, otuchy nam dodaj, dla ciebie to drobiazg. Śpiewajcie sobie. Nie bądź zbyt surowy, mrugnij czasem do nas, otuchy nam dodaj, dla ciebie to drobiazg. Nie bądź zbyt surowy, mrugnij czasem do nas, otuchy nam dodaj, dla ciebie to drobiazg. Ja tak sobie zakończę. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten sposób patrzenia, to właściwie rozmowy z Bogiem, którym Adaś Ziemianin uprawia. To jest taki sposób pełen godności, coś, czego mi brakuje często w kościele. Wszystko jest takie ogromnie poddańcze, a te poetyckie modlitwy są pełne ogromnego szacunku dla Stwórcy, ale zarazem takiej ludzkiej godności, którą chyba powinniśmy zachować we wszystkich relacjach, i tych międzyludzkich, i tych międzyplanetarnych. Zimowy taniec. A tutaj coś mi się przewyciło, jakaś piosenka z Kapodasterem? No kto by pomyślał? No trudno, to musimy w takim razie założyć. Masakra. Jacku Kukułko, powstrzymaj się od komentarzy. Thank you.
wylutku. Co się kręcisz? Zimowy taniec. No ja już nie wiem, która to zimowa piosenka dzisiaj. Ale co zrobić? Już o tym mówiłem. Asiu, kaska jeszcze nie była. Specjalnie kaska zagram dla ciebie. Bażanty, choć takie ulotne, cicho podchodzą pod miasto. Sufit z mrokiem się marszczy, grudniowe dni szybko gasną. Bażanty, sny kolorowe, niosą w bramę ogrodu i krają na grzebieniach in secula seculorum. I na wieki wieków po łacinie. Tańczą, tańczą bażanty swój dziwny zimowy taniec, lecz wszystko im się miesza i takie poplątane. Tańczą, tańczą bażanty do końca zimowy taniec, wciąż jeszcze słyszą muzykę, nieważne co jest grane. Aj, la 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 laj, daj, la 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 laj, laj, la 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 laj, laj, la 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 laj. Bażanty, choć takie dzikie, zdrowy rozsądek straciły, mówią też klucze do lasu, mieszają dni i godziny. My też, jak okupiali, tracimy swój święty spokój, coraz większe zakręty między porami roku. Tańczą, tańczą nasze cienie swój dziwny zimowy taniec, lecz wszystko już się miesza i takie poplątane. Tańczą, tańczą nasze dusze do końca zimowy taniec, jeszcze słyszymy muzykę, nieważne co jest grane. Laj, la 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 laj, laj, la 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 laj, laj, la 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 laj, laj, la 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 laj. Taki cygański iście zaśpiew. Jest tutaj takie lalalaj. Wiecie co? Muszę was na chwilę przeprosić i dać Feniowi pić, bo i Burci też w zasadzie. Przepraszam, znalazłem miskę i wodę. Nie, wodę to mam, podzielę się. Feniulek, ale nie zaskakuj, nie zaskakuj. Ty też nie wychodź. Boże, ja wam mówię, to jest jak pszczoły luzem. Zostań, Feniulku. No nie jest łatwo, powiem wam. Podzielę się z tobą, Foniulek. Aha, z tobą też. Ostatnim łukiem wody. Bucia sobie w międzyczasie poszła. Jeszcze nie pijesz, chłopie. Czy to jest coś zabawne, że... Feniu nie umie pić wody. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Zawsze mi się wydawało, że pieski takie rzeczy to umieją. Ale Feniu nie umie pić wody. Jeżeli mu się da za głęboką miskę, to zanurza całusieńki pyszczek aż po oczy i trzeba tak długo, aż zaczyna dusić, i wtedy wyciąga i jest zdziwiony i zdenerwowany i bierze miskę w pysk i wlewa. Tak pije wodę ten oto tutaj egzemplarz. Jest wybrakowany egzemplarz. Dobra. Przerwa na picie była. Wracamy do białych gołębi. Aha, tylko sobie zdejmiemy tego kapotostera. Białe gołębie. La 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 la. Przyjeżdżasz jeszcze czasem, bilet masz zniżkowy i siadasz w końcu stoł do naszej zwykłej rozmowy.
Herbatę jak dawniej słodzisz i pijesz raczej słabszą. Próbujesz coś powiedzieć, lecz nie wiesz jak zacząć. Papierosa znowu zapalam, ty gasisz go smutnym wzrokiem. Dla ciebie zawsze będę małym, niemądrym chłopcem. A tu już wnuki moje dzieci proszą, by opowiadać o tobie. Niebo z tobą ściągam im na ziemię, lecz i tak nie wszystko opowiem. A tu już wnuki moje dzieci proszą, by opowiadać o tobie. Niebo z tobą ściągam im na ziemię, lecz i tak nie wszystko opowiem. Przyjeżdżaj więc jeszcze czasem, niech będzie Bóg wyrozumiały. Przecież nie możesz tak na zawsze samych nas tutaj zostawić. A pod wieczór niech białe gołębie przyfruną z drabiną strażacką i niech prowadzą cię za rękę nad Kraków i Wieżę Mariacką. A pod wieczór niech białe gołębie przyfruną z drabiną strażacką i niech prowadzą cię za ręce nad Kraków i Wieżę Mariacką. La 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 la. Kochani, dla tych z was, którzy teraz dołączyli, bo dzisiaj wiadomo, po pierwsze nie mój dzień, po drugie nie moja godzina, no ale tak się poukładało, że nie mogłem dla was zagrać wczoraj, nie mogłem przed tygodniem, bardzo, bardzo dużo obowiązków na głowie i nie zawsze mi się to po prostu udaje z różnych przyczyn. Ale dzisiaj nadrabiam 29 piosenek do słów Adama Ziemianina, napisanych bądź to przez Krzysztofa Myszkowskiego, bądź to Romana Ziobrę, czyli z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa. Jeżeli jest ktoś z was, który jest po raz pierwszy na śpiewograniu, odbywają się one od 158 już edycji. Teraz od kilku odcinków, bodajże 5 czy 6, gram piosenki, moje ukochane piosenki z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa. Uporządkowałem je sobie autorami wierszy. Rozpoczęliśmy od Stachury, potem byli poeci, którzy pojawiali się rzadziej w tych piosenkach. Józef Baran, Ola Kiełb, Piotr Bakal i Bolesław Leśmian. A od 3 albo nawet 4 dzisiaj odcinków Adam Ziemianin i jego wiersze w piosenkach SDM-u. Z synem w oknie to piosenka napisana przez Romka Ziobro. Chyba już 3 dzisiaj. Jest takie ładne. Patrzymy wspólnie na ten sam orzech włoski, jak słońce zawiązuje mu zielone w koronie loki. Widzimy razem tę samą łąkę, na której czas chwilowo zamknął się w poziomkę. Lecz ja powoli wyprowadzam się z tej zieleni i jedną nogą już wchodzę do jesieni. A tobie, który jesteś jeszcze cały zielony, potrzebny do drogi but siedmiomilowy. Lecz ja powoli wyprowadzam się z tej zieleni i jedną nogą już wchodzę do jesieni. A tobie, który jesteś jeszcze cały zielony, potrzebny do drogi but siedmiomilowy. No to jest takie ładne. To jest takie ładne. O Jezu, tego to już chyba nie pamiętam.
Ja nie wiem, ale zobaczymy. Wyglądają przez okno. Patrzą jedno przez drugie, bo teraz zima i czasu trochę więcej. Za oknem góra, niebo się wzbija, na szybie już mrozu mieńce. La 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 laj, la 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 laj. Oni tego już nie widzą, za bardzo się z tym zżyli. Góra trzyma się całkiem mocno, im życie ku ziemi się chyli. Na 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 naj, na 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 naj. Na stole odcinek kręty, list bardzo otwarty od syna. Pasjans na wpół rozpoczęty i całkiem wieczorna godzina. Na 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 naj, na 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 naj. Ona mówi włącz radio, może coś powiedzą. On jej na to, a po co? I tak ja już wiem wszystko co trzeba. Na 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 naj, na 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 naj. I dalej patrzą przez okno, i dalej wlecze im się zima. Za oknem idą kolędnicy, lecz tylko śmierć wśród nich prawdziwa. La 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 la. Smutas, nie? Taki smutas, który chciałem trochę rozwiać biciem, ale to się nie za bardzo udało. List bardzo otwarty od syna, zwracam uwagę na tę piękną metaforę. A tymczasem piosenka dla Asi Śledź, którą sobie zamówiła już chyba z 3 tygodnie temu na Śpiewograju, a pierwszym z wierszami Adama Zielenina. Adasiu, wytłumacz proszę wszystkim, kto to jest wujek Kazek? Czy jest to postać oryginalna? Czy jest to postać literacka i tylko przez ciebie wymyślona? Powiedz, napisz proszę naszym słuchaczom, współśpiewaczom, a ja tymczasem przypomnę sobie być może, jak to leciało. Te śpiewogrania powinny mieć podtytuł Jak to leciało. Prawda, wybaczcie mi, ale że tak powiem, peselioza mnie dopada. 1000 pieśni co najmniej śpiewników, a weź człowieka, zapamiętaj wszystkie melodie. Wujek Kazek piękny, jak odpustowy obrazek, przyjeżdżał do nas aż z samej Warszawy. Mówiło się o nim w mieście, ale tylko szeptem, że wujek Kazek straszny pies na baby. Mówiło się o nim w mieście, ale tylko szeptem, że wujek Kazek straszny pies na baby. Więc kiedy zjawił się na samym środku rynku, baby przez dziurkę w drzwiach go podglądały. Bo cała okolica też już wiedziała, że wujek Kazek straszny pies na baby. Bo cała okolica też już wiedziała, że wujek Kazek straszny pies na baby. Odważną się okazała tylko piękna Zocha. Ona też cięta była, ale bardziej na chłopa. Przypadli sobie do gustu i już zostali razem. Ona piękna lilia, on z odpustu obrazek. Przypadli sobie do gustu i już zostali razem. Ona piękna lilia, on z odpustu obrazek. Dziś już bez entuzjazmu Kazek przywodzi do nas Zochę,
trafiła kosa na kamień, więc żyją jak pies z kotem. Wujek Kazek piękny, jak odpustowy obrazek, przyjeżdżał do nas aż z samej Warszawy. Mówiło się o nim w mieście, ale tylko szeptem, że wujek Kazek straszny pies na bawy. Mówiło się o nim w mieście, ale tylko szeptem, że wujek Kazek straszny pies na bawy. Troszkę mi ta opowieść przypomina opowieść Oli Bacińskiej, do której napisałem muzykę, czyli Violetta. No i słuchajcie, klasyk, piosenka istotna, ważna dla mnie szczególnie. Rozmawiałem z Adamem Ziemianinem podczas wywiadu w Muzykowanie, w tymże właśnie miejscu, w którym dzisiaj siedzę. Siedziałem przed pół rokiem z Adasiem opodal jego domu w Krakowie. Przy otwartych drzwiach, otwartych oknach, bo bardzo, bardzo ciepły był to dzień, wokół chodzili ludzie i zastanawiali się, z kim ja tam rozmawiam w tym busie i nagrywam wywiad. A to właśnie skromny poeta Adam Ziemianin, Smuszyny, poeta z Galicji. Wojtka Belona, Ostatnia ziemska podróż do Włodawy, o tą piosenkę również pytałem, o ten wiersz również pytałem, bo to autentyczna historia. No i autentyczny człowiek, który był przyjacielem Adama i zarazem wielkim mistrzem, więc ten wspólny mianownik niewątpliwie tutaj mamy. No i opowieść z życia wzięta, rzeczywiście opisująca prawdziwe wydarzenia. No jeden z ostatnich koncertowych podróży Wojtka Belona. Nie, chyba nie ostatnia była to ziemska podróż. Do Włodawy na pewno, ale nie był to ostatni koncert, o ile pamiętam, ten ostatni odbył się w Poznaniu. No i cóż. Gitarą i piórem kwietniowym wieczorem jedziemy, Wojtku, razem do Włodawy. Stary bieszczadnik, majster bieda, wciąż wierny górom jak zwykle jest z nami. I mówisz, wszystko się uda, o to nie ma żadnej obawy. Przecież jedziemy dziś na dwa dni do Włodawy. W przedziale po oczach dni mleczna żarówka, mała gwiazda betlejemska. I pociąg lubelski noc długą przecina, buntując się na ostrych zakrętach. I mówisz, wszystko będzie dobrze, opowiemy im nasze sprawy. Przecież po to jedziemy na dwa dni do Włodawy. Z plecaka chleb wyjęty, garść soli, kawałek sprytem zdobytej kiełbasy. Chcemy noc przeskoczyć ciemną i niepewną, z biletem kupionym w nieznane. Lecz mówisz, znów musi się udać, choć tyle podróży za nami. Przecież jedziemy dziś na dwa dni do Włodawy. Dzisiaj się buntuje Czesiek król nad króle, piekarz rodem z Buzka wchodzi w układ. Stawia pasjans z bułek i gorzej się czuje, a w drewnie cierpliwym został ślad. A ty na przekór wszystkim mówisz, że się uda i nie ma obawy. Przecież jedziemy dziś na dwa dni do Włodawy. I są wciąż pytania i są wciąż rozmowy, ważne choć tylko przedziałowe. Jak z każdej wspólnej nam posiady wygląda w przyszłość zatroskany człowiek. Wyciągasz wiersz ciepły jeszcze, wczoraj bodajże napisany, i czytasz głośno go w przedziale, w naszej podróży do Włodawy. Z gitarą i piórem, kwietniowym wieczorem, czyli był to jeden z ostatnich podróży pociągowych Wojciecha, jak część z was wie, odszedł w maju, na początku maja. Kolejna piosenka z wierszem Adama Ziemianina w roli głównej, Samotni jak gwiazdy. Ja już nawet, już mi brakuje słów, Adam, żeby wyrazić te piękno, które masz w tych wszystkich swoich sformułowaniach zawarte. I ta mądrość życiowa. No i podobnie jak przed dwoma tygodniem, macie unikalną okazję napisać Adamowi Ziemianinowi. Ci z was, którzy nie będą na zlocie w Bieszczadach za tydzień, mogą choć w taki sposób podziękować Adasiowi za całe to piękno, którym się z nami przez swoje życie dzieli. Samotni jak gwiazdy.
ludzku współczujesz nam, Boże, bo nawet Ty nie zawsze pomóc nam już możesz. Nie żebyś boskość czy moc swoją tracił, lecz zbyt jasno widzisz, że my wciąż mali tacy. Chowasz więc nasze sprawy do bocznej kieszeni i czasem zapominasz, że my tu na ziemi samotni jak gwiazdy, które w ruch puściłeś, lub jak kruche gałęzie, którym wiatr skradł siłę. A Twoje święte nakazy, tak niezwykłe plany, często nam niepojęte, więc jak im sprostamy? Choć Ty najlepiej wiesz, po co zsyłasz burzę, wiesz też, kto cierpliwy, a kto już nie zdzierży dłużej. Ile jest cierpliwości w Twej boskiej postawie, czasem tak nam trudno, Ty najlepiej wiesz, mój Panie. A świat się kręci coraz bardziej szalony, jakby wyrwał się nagle spod wszelkiej kontroli. A świat się kręci coraz bardziej szalony, jakby wyrwał się nagle spod wszelkiej kontroli. Samotni jak gwiazdy. I kolejna piosenka. Rozliczysz mnie, Panie. Jakoś tak się ułożyło, że dzisiaj dużo piosenek smutnych, dużo piosenek zimowych, dużo piosenek listopadowo-grudniowych i jeszcze do tego dużo piosenek z bezpośrednim zwracaniem się do stwórcy. A tak się poukładało. I co ja Panu zrobię? A ja nie mam Pana płaszcza i co Pan mi zrobi? Cham się uparł i mu daj. Cytując klasykę. Ze słabości mojej rozliczysz mnie, Panie, zbłądzeń moich i tych dróg na skróty. Buty niosły same nie trzymały mnie, nawet szalone sznurówki. Ze wszystkich grzechów rozliczysz mnie, Panie, na wieki wieków. Amen. Z małości mojej rozliczysz mnie, Panie, że cieszyłem się nad trawy pochylone piórkiem i że chciałem czasem nad ranem złowić w wiersz wypuszczoną przez Ciebie jaskółkę i z kielicha. Rozliczysz mnie, Panie, z tych dymiących jasną pianą kufli, kiedy w głowie mej kilka było planet, a ja chciałem to wszystko przed Tobą ukryć. Ze wszystkich grzechów rozliczysz mnie, Panie, na wieki wieków. Amen. Po strunach idę do nieba. Jedno życie, moje życie, jedno życie mam. I dlatego, droga biedo, jakoś ciebie pcham. Jedno życie, moje życie, jedno życie mam.
dlatego siostro Wiero na gitarze gra. Po strunach idę do nieba, świadkiem mi stary blues. I jeszcze sobie śpiewam do słońca bliżej już. Śpię na zielonej łące lub pod namiotem skrzus. Czasem dajemy koncert, ja i ten stary blues. Jedną kieszeń, pustą kieszeń, jedną kieszeń mam. Kumple w moim biały obłok, więc nie jestem sam. Jedną panią, piękną panią, jedną znam. Czasem do niej się uśmiecham, już nie będę sam. Po strunach idę do nieba, świadkiem mi stary blues. I jeszcze sobie śpiewam do słońca bliżej już. Śpię na zielonej łące lub pod namiotem z brzus. Czasem dajemy koncert, ja i ten stary blues. Tak na króciutko. Co tutaj dalej mamy? O, to jest taka urocza piosenka, jak ja to lubię. Zdziwiona. Adaś, może powiesz naszym słuchaczom, czy współśpiewaczom, kto był pierwowzorem tej opowieści? Czy to była jakaś znajoma ci zdziwiona, czy to była taka po prostu zdziwiona, jakie to zdziwione się widuje wiosą na ulicy, tak zwane podfruwajki? No, posłuchajcie tej opowieści. Ona się tak pięknie dziwi i cała taka jest zdziwiona. Zdziwienie jej jest jak myśliwe i jeszcze dziwią się ramiona. Ze zdziwienia aż podnosi brwi, coraz piękniejsze w tym zdziwieniu. To jakby ktoś otwierał drzwi i wejść już dalej nie mógł. Ona się tak pięknie dziwi i ciągle wszystkim zaskoczona. W zdziwieniu swym aż traci siły, lecz dalej jeszcze jest zdziwiona. Ze zdziwienia aż podnosi brwi, coraz piękniejsze w tym zdziwieniu. To jakby ktoś otwierał drzwi i wejść już dalej nie mógł. Ją dziwi nawet płytki talerz, zadziwia skrzynka pocztowa. Ona nie musi mieć już innych zalet, niech tylko będzie wciąż zdziwiona. Ze zdziwienia aż podnosi brwi, coraz piękniejsze w tym zdziwieniu. To jakby ktoś otwierał drzwi i wejść już dalej nie mógł. Jakie to ładne. To jest, wiecie, podfruwajki. To jest taka kategoria, którą kiedyś wymyśliłem. Podfruwajki, czy takie nastolatki, które właśnie tak się przepięknie dziwią światu. Na każdym krokiem one mają szeroko otwarte oczy i wszystko je tak właśnie zadziwia, jak w wierszu Adasia. I niech ona już nie musi mieć innych zalet, niech tylko będzie wciąż zdziwiona. A wiecie, dlaczego my tak lubimy faceci w podfruwajki? Dlatego, że wtedy możemy się czuć bardzo męscy, objaśniając im cały ten świat. A takie naprawdę mądre kobiety tylko udają przed nami, że nie wiedzą tych wszystkich, że nie zdają odpowiedzi na pytania, które nam zadają, a zadają nam je tylko po to, żebyśmy mogli na nie odpowiedzieć i poczuć się bardziej męscy. Takie są mądre kobiety. A tymczasem obudź się. Piosenek do takiego tytułu znam co najmniej kilka, sam też taką napisałem. Jakoś to budzenie się jest szczególnie w poezji, to ten wołacz jest szczególnie rozpropagowany. Zresztą nie oszukujmy się. Jak się śpiewa takie rzewne ballady, to najczęściej właśnie obudź się jest tym słowem, które budzi słuchaczy.
Pewnie dlatego tyle powstało wierszy. Z tobą by konie kraść, różaniec odmawiać, tańczyć białe tango do białego rana. Do rany cię przyłożyć, do zdjęcia iść z tobą. Niech sobie fotograf nie myśli byle co. Do rany cię przyłożyć, do zdjęcia iść z tobą. Niech sobie fotograf nie myśli byle co. Wiersze, nawet te bez rymu, o tobie rozmawiać w kolejce, pogróżki dla ciebie jabłka zrywać, studnie kopać w skalę, wiadro wody wylać, może się obudzić. Dla ciebie jabłka zrywać, studnie kopać w skalę, wiadro wody wylać, może się obudzić. No, się obudź. Jest za trudno w to uwierzyć, ale chyba damy radę zrobić dzisiaj część trzecią i część czwartą śpiewogrania. A właściwie odcinek trzeci i czwarty. Ja tak sobie żartobliwie, oczywiście będzie to jeden odcinek, odcinek trzeci, z 29 piosenkami do słów Adama Ziemianina, bo zostało ich już całkiem niewiele, a ja jeszcze daję radę gardłowo i nawet chyba jeszcze miałem łyczka wody gdzieś. Tak. Gdzieś jeszcze mam. Drodzy moi patroni na portalu Patronite, dziękuję wam pięknie za cierpliwość, za to, że wciąż was... I że wciąż już trochę jest, że jesteście ze mną od niektórzy z was już od 3 lat. Bardzo wam dziękuję za to wsparcie. Dzięki wam się dzieją te wszystkie śpiewogrania. Dzięki wam dzieją się niemal wszystkie moje działalności artystyczne poza koncertowymi, bo koncerty to jest jakby inna działalność. Więc bardzo wam za to dziękuję i za tą cierpliwość, że od grudnia czekacie na swoje płyty comiesięczne i MP3, a ich ciągle nie ma. Otóż przyjechałem tutaj, będę je przez tydzień nagrywał, potem obrabiał, potem je wam wyślę, bądź to w formie listu pocztą, bądź to w formie MP3 na maila, więc ci z was, którzy są tymi patronami, to sprawdźcie maile, za jakieś 2 tygodnie powinniście mieć 100 piosenek śpiewograniowych. A tymczasem modlitwa rozwieszona między gwiazdami. Mamusię moją kochaną pozdrawiam w Kołobrzegu. Mamuńku, lecimy właściwie z mamą niedługo do Mediolanu. Chciałem pokazać mamie jeden z najpiękniejszych przejawów geniuszu architektury, jaki w życiu miałem okazję kiedyś zobaczyć. Właśnie katedra w Mediolanie. Jeżeli ktoś z was kiedyś był, to wie, o czym mówię. Jeżeli ktoś nie był, to się wybierzcie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o budynki, to jest to coś absolutnie niebiańskiego w wykonaniu ludzi. Buduje to poczucie dumy z ludzkości, bo prawie wszystko inne niszczy. Więc warto. Modlitwa rozwieszona między gwiazdami. Ty mieszkasz w sercu lipca, w windzie, w kawiarni, we śnie. Na korze listy do nas piszesz, skalę na wodzie, węgle. Na wyciągnięcie ręki jesteś, czy chcemy tego, czy nie. Na gwiazdach wieszasz swoje listy, świecą, gdy tylko tego chcesz. Twoja miłość przenosi kamienie i z tobą lepszy każdy dzień, bo serce twe rozpala nadzieję. Upadam, by się podnieść, zmieniam się.
przenosi kamienie i z tobą lepszy każdy dzień, bo serce twe rozpala nadzieję. Upadam, by się podnieść, zmieniam się. Wiem, czego chcesz od nas, panie, to czasem trudne, a my mali jak sny. Lecz serce do ciebie się garnie, jak umie, tak biegnie i drży. Ty mieszkasz w sercu lipca, w windzie, w kawiarni, we śnie. Na korze listy do nas piszesz, skalę na wodzie ten tle. Twoja miłość przenosi kamienie i z tobą lepszy każdy dzień, bo serce twe rozpala nadzieję. Upadam, by się podnieść, zbieram się. Twoja miłość przenosi kamienie i z tobą lepszy każdy dzień, bo serce twe rozpala nadzieję. Upadam, by się podnieść, zmieniam się. Adam Ziemianin, kochani, w roli głównej i trzy ostatnie dzisiaj piosenki i trzy bardzo ważne piosenki, każda z nich z innego powodu. Ta pierwsza to Prosto od serca, bardzo rzadko piosenka grana, właściwie chyba wcale, ale bardzo ważna, dlatego że jest ona pewnym takim pamiętnikowym wręcz zapisem relacji, która łączyła Adama Ziemianina i Krzysztofa Myszkowskiego na etapie, w którym podróżowali razem po kraju z gitarą i piórem, w którym powstawało bardzo wiele wierszy Adama Ziemianina, do których Krzysztof pisał muzykę. I mam nieodparte wrażenie, że piosenka Prosto od serca jest takim, tak jak wspomniałem, pamiętnikowym wręcz zapisem tej pięknej relacji, która zaowocowała no takim ogromem pięknych pieśni, bo tych piosenek powstało grubo ponad 100-124 z tego, co widziałem, do wierszy Adama. Ja wam na tych trzech spotkaniach zagrałem w sumie 69 moich ukochanych piosenek do słów Adama, czyli taka lwia część. No i no jakże ubogi byłby mój świat, gdybym tych piosenek 120 kilku nie poznał. Więc to jest taka historia, która opowiada o tym, jak to było między Krzysztofem a Adamem twórczo. Prosto od serca. Złocieniec w oku się kręci, leluchów tym bark poszyna. Do stójni bejdak zagląda, bo chce naczerpać piwa. A w studni woda aż do dni, zdrowa, czysta i żywa. Posłuchaj bejdaku ballad, później napijesz się piwa. Gitara z akademika i święta poezja stachury, a wiara taka młodzieńcza, że można przenosić góry. A wiara taka młodzieńcza, że można przenosić góry. Rozkład jazdy do ludzi i plecak wypchany nadzieją, piosenki drzemią w gitarach i znowu kolejny peron. Bieszczady w oku się kręcą, komańcza cisna wetlina. Do studni anioł zagląda, bo chce ochłodzić swe skrzydła. Z gitarą, siostrą po świecie, z wierszami rodem z Krakowa. I wiara mocna w nas krzepnie, z błogosławieństwem Benona. I wiara
krzepie z błogosławieństwem Belona. Przyjaźń w oku się kręci, to przy życiu nas trzyma. Do studni Bejdak zagląda, bo wciąż chce napić się piwa. A w studni woda aż do dni, zdrowa, czysta i żywa. Posłuchaj Bejdaku historii, zdążysz napić się piwa. Z Krakowa do Wrocławia biegnie serdeczna linia. W telefonie znów wiersze płyną, piosenkom zaś rosną skrzydła. W telefonie znów wiersze płyną, piosenkom zaś rosną skrzydła. Z Wrocławia do Krakowa biegnie wciąż linia gorąca. Piosenki się garną do ludzi, prosto od serca i słońca. Złocieniec w oku się kręci, Deluchu w tym barku żyna. Do studni Bejdak zagląda, bo chce naczerpać piwa. A w studni woda aż do dni, zdrowa, czysta i żywa. Kończy się nasza opowieść, Bejdaku, napij się piwa. Kończy się nasza opowieść, Bejdaku, napij się piwa. No zobaczcie, jakże ta opowieść jest autobiograficzna. Jest Złocieniec, czyli miejscowość rodzinna Krzysztofa Myszkowskiego. Jest Leluchów, Tymbark, Muszyna, czyli te miejscowości ważne dla Adama Ziemianina. No i jednocześnie tytuły piosenek. Jest Bejdak z przepięknej piosenki, którą śpiewa wiele osób, bardzo pięknie śpiewają. Jacek Pikuła, pozdrawiam serdecznie Jacusia. Jacuś dzisiaj ma swoje spotkanie przypieckowe. Mam nadzieję, że nie nachodzę tutaj już na to spotkanie. Nie, nie nachodzę jeszcze, bo 20.30 Jacuś będzie grał. Dalej, kochani, co miałem powiedzieć? No jest Stachura oczywiście ze swoją świętą poezją, która rozpoczęła wędrówkę Krzysztofa Myszkowskiego w świat poezji śpiewanej. Jest rozkład jazdy do ludzi, jakże mi znany i wszystkim, którzy grają i śpiewają. Są Bieszczady, co się w oku kręcą, jest Komańcza, Cisna, Wetlina, jest Anioł Bieszczadzki, jest Wojtek Belon z błogosławieństwem Belona. No to jest niesamowita liczba takich odniesień do prawdziwych wydarzeń, jest moc siły nawet o czwartej nad ranem, jest linia z Krakowa do Wrocławia i z Wrocławia do Krakowa, swoje mieszkanie we Wrocławiu ma Krzysztof Myszkowski, a Adam Ziemianin w Krakowie właśnie, stąd ta linia gorąca. Nie wiedziałem, że wiersze czytałeś Adasiu Krzysztofowi przez telefon, ale domyślam się, że czasy były takie, że to było pewne ułatwienie. A tymczasem list do Ogrodowej jako przedostatnia piosenka, bo ostatnia będzie niejako zapowiedzią serii kolejnej. Ale tymczasem przepiękny list do Ogrodowej, którym symbolicznie Adam żegna się z, czy właściwie ja się żegnam z piosenkami napisanymi do słów poety z Muszyny. Szczęśliwie zdążyłem z tymi piosenkami przed zlotem, który poświęcony jest w całości Adamowi Ziemianinowi w zajeździe pod Caryńską w Bieszczadach. Niestety miejsc już nie ma na ten zlot od bardzo dawna, natomiast no, będzie to zlot poświęcony Adamowi i ci wszyscy, którzy wystąpią, będą grali pieśni w piątkową noc do wierszy Adama właśnie i będzie to prawdziwe święto poety z Galicji. W sobotę troszkę inne koncerty, wspólne wyjście w góry. Ach, dużo by gadać. Jeżeli ktoś chciałby w przyszłych edycjach zlotu offline brać udział, to dołączcie do grupy śpiewograniowe zloty offline. To nie przegapicie następnych edycji. A tymczasem list do Ogrodowej, czyli ulicy rodzinnej w Muszynie Adama Ziemianina.
pierwszych słowach mego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten z kapliczki przy Ogrodowej za to, że niósł nam czysty płomień. W drugich słowach mego listu niech będzie pochwalone domowe ognisko, które płonęło przy Ogrodowej za to, że niosło żywy ogień. W trzecich słowach mego listu niech będzie pochwalony krzak agrestu. Ten z ogrodu przy Ogrodowej, który ogniem zapłonął o zachodzie. Na tym kończę list do Ogrodowej, całe życie sercem pisane. I pozdrawiam każdy kamień, ja wciąż wierny twój, Adam Ziemianin. I pozdrawiam każdy kamień, ja wciąż wierny twój, Adam Ziemianin. No, czy można piękniej pożegnać się z serią piosenek napisanych do wierszy, niż Adaś zrobił to właśnie w tej piosence? Choć, tak jak wspomniałem, pieśń to przedostatnia. Ostatnia będzie również wierszem Adama. Będzie to Makatka dla Janka Rybowicza. A dlaczego ta piosenka na koniec? A dlatego, że tą sztafetę wierszową czy poetycką, a właśnie dzisiaj jest Dzień Poezji, Światowy Dzień Poezji, także no idealnie się, można powiedzieć, wpasowałem z tym śpiewograniem dzisiaj. Tę sztafetę poetycką po Adamie Ziemianinie przejął Janek Rybowicz, nieżyjący już wtedy Jan Rybowicz, poeta z Lisiej Góry pod Tarnowem. Zupełnie inna poezja, która zafascynowała Krzysztofa Myszkowskiego, i no, płyta Gruz Brothers Band była taką płytą przełomową, gdzie było jeszcze kilka wierszy Adama, ale już pojawiały się wiersze Janka Rybowicza, i postanowiłem, ponieważ od następnego odcinka będę wam prezentował właśnie piosenki, które polubiłem, czy wręcz pokochałem, do słów Jana Rybowicza i Bogdana Lebla, to niech ta pieśń, czy też Makatka dla Janka Rybowicza będzie takim wprowadzeniem w te kolejne odcinki. Mam poczucie, że wkraczam na takie dużo trudniejsze rewiry piosenek Starego Dobrego Małżeństwa. W odczuciach bardzo wielu słuchaczy ta twórczość, która narodziła się po wierszach Adama Ziemianina, jest takim bardzo wyraźnym zwrotem w innym, nieznanym kierunku poetycko-muzycznym, na który zdecydował się Krzysztof Myszkowski. Nie każdemu wiersze Jana Rybowicza trafiają do serducha na pewno tak łatwo, jak wiersze Edwarda Stachury, czy Adama Ziemianina, czy Piotra Bakala, Borysława Leśmiana i Józefa Barana, czy Oli Kiełb. I ja jestem jedną z tych osób. Dla mnie te wiersze rybowiczowskie, ja chyba do nich nie dojrzałem, ale mam też wrażenie, albo nawet nadzieję, że nie chcę nigdy do tych wierszy dojrzeć. One są niezwykle dosadne. W dużej mierze oczywiście, bo niektóre są lekkie, łatwe i przyjemne, choć niewiele takich jest. Większość to są bardzo mądre wiersze, ale przesycone taką ciemnością, które nie chciałbym nazywać po imieniu. Taką... Będę o tym opowiadał po prostu na śpiewograniu z piosenkami napisanymi do słów Rybowicza i Bogdana Lebla, bo połączyłem te dwa. Jest tych pieśni, policzyłem sobie dzisiaj 17. 17 takich piosenek do słów Janka Rybowicza czy Bogdana Lebla, którymi chciałbym się z wami podzielić, takich, które chciałbym mieć w śpiewniku, takich, które coś w moje życie wniosły, z czym się utożsamiam i co, z czym się zgadzam. Inne po prostu są. A Makatka dla Janka Rybowicza to wiersz Adama Ziemianina dla poety z Lisiej Góry. Czepia, nie mogę tak dłużej.
szalona, ze wschodu pędzona. Już coraz mocniej zaciska ramiona. Długopis z ręki leci, co tu pisać jeszcze? Martwa gęba księżyca i wszystko się trzęsie. Diabeł kusi na targu, karty ma znaczone i kapela cygańska uparcie gra w mej głowie. Zagrajcie cyganie, refren dobrze znany. Gwiazdą się spowiadam, noc czarna mnie mami. Anioł śmierci dostąpił, jest pomiędzy nami. Jasne, że go nie widać, lecz jest właśnie tu. Nasze oczy się stały spokojnymi wodami. Anioł śmierci zapachniał chloroformem wzór. Anioł śmierci dostąpił, jest pomiędzy nami. Jasne, że go nie widać, lecz jest właśnie tu. Nasze oczy się stały spokojnymi wodami. Anioł śmierci zapachniał chloroformem łzu. Wódka od ruskich bar w Lisiej Górze. Noc szyi się czepia, nie mogę tak dłużej. Wódka szalona, ze wschodu pędzona. Już coraz mocniej zaciska ramiona. I tak dobrnęliśmy, kochani, do 29 piosenki, 29 wiersza i zarazem ostatniego wiersza, który zaprezentowałem wam w tym cyklu czterech odcinków z pieśniami Starego Dobrego Małżeństwa do słów Adama Ziemienina. Za tydzień, jeżeli czas pozwoli, albo w inny dzień tygodnia, jak wspomniałem, Jan Rybowicz i Bogdan Lebl. Jakże pięknie ten wiersz jest napisany, poecie, który z pewnością nie był poetą, nazwałbym to, kompatybilnym z twórczością Adama Ziemianina. Kompletnie inny jest to typ pisania. Mam wrażenie, że to jest taka poezja prozaiczna, troszkę na siłę wciśnięta w piosenki. Trudna, niosąca przesłania, nie zawsze takie, z którymi się zgadzam, ale niewątpliwie oryginalna, mająca bardzo wiele stachury w sobie, gdzieś w tych piosenkach do Lebla czy Rybowicza tego stachura się gdzieś tam wyraźnie wyczuwa. Ten wiersz, który Adam napisał, też jest wyraźnie nacechowany poezją Rybowicza właśnie. To też jest taki sznyt poetycki, że poeta piszący na co dzień w zupełnie innej stylistyce potrafił się tak pięknie dopasować do stylistyki rybowiczowskiej. Ten wiersz spokojnie mógłby być wierszem Rybowicza. A jednak jest Adama Ziemianina. Adamie, dziękuję ci, myślę, że w imieniu nas wszystkich, za tą przepiękną podróż po tomikach wierszy, po piosenkach, które zagrałem. Jest 69 tychże pieśni, które kocham najbardziej. Tak jak wspomniałem, nazywam świat twoimi słowami, ludzi kocham twoimi słowami, przyrodę kocham twoimi słowami i twoimi słowami zwracam się do Boga. Więc no, moja wdzięczność jest naprawdę tutaj ogromna i myślę, że wielu z was również. Kochani, coś miałem powiedzieć. Chyba już nic nie mam powiedzieć. Idę wysikać pieski i od jutra nagrywam od rana piosenki śpiewograniowe do śpiewnika, który wam obiecałem i który pojawi się no mniej więcej w 2055 roku. Tak wygląda na to, że tak to właśnie będzie. Żartuję oczywiście, kochani.
Mamuśkę moją kochaną pozdrawiam, pozdrawiam Gosieńkę, pozdrawiam cały Nowy Sącz. I co? No do zobaczenia na kolejnym śpiewograniu, który będzie na pewno w poniedziałek, tak jak dzisiaj. Pa! Kurasek, bek. Feniule, chodź, chodź tutaj. Hono. Zabieram cię. Właśnie tak.